Nie żyje Zdzisław Koncewicz, radny miejski Prawa i Sprawiedliwości w Suwałkach oraz przewodniczący miejscowego oddziału NSZZ Solidarność. Zdzisław Koncewicz urodził się w Gołdapi. Pracował w szpitalu wojewódzkim imienia Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Funkcję suwalskiego radnego pełnił przez 5 kadencji. Cieszył się zaufaniem mieszkańców. Kiedy 5 lat temu Radio 5 poprosiło internautów, aby wskazali radnego, którego pracę oceniają najlepiej, najwięcej, bo prawie 2,5 tysiąca głosujących wskazało właśnie Zdzisława Koncewicza. Wygraną przyjął ze skromnością i zdziwieniem. Miło zaskoczony jestem, że osiągnąłem taki wynik. Wszystkim, którzy na mnie oddali ten głos, bardzo dziękuję. Sam byłem zdziwiony takim wysokim wynikiem, ale myślę, że złoży się to na kilkuletnią moją pracę. Może nie jestem, jak to się mówi, widoczny na jakichś interpelacjach jako radnego, ale jestem skuteczny, z ludźmi się spotykam i to jest wynik mojej wieloletniej pracy. Moje większe zasługi jako radnego, mogę powiedzieć, że dużo spotykam się z ludźmi starszymi. W moim tym zasięgu, który jest okręg numer 1 w domkach jednorodzinnych, czyli budowa jakichś ulic, zgłaszanie interpelacji, ja bardzo często spotykam się na komisjach i swoje sprawy poruszam, spotykam się z ludźmi starszymi i jako przewodniczący oddziału bardzo dużo w komisjach zachodowych spotykam się. Zdzisław Koncewicz zmarł minionej nocy. W listopadzie skończyłby 57 lat.